Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Darek Topolski, przyjechałem z Poznania. I kim jestem? Jestem muzykiem, a skończyłem studia muzykologiczne, co bardzo mi pomogło w mojej pasji. A jest to muzyka etniczna. Na co dzień jestem muzykiem rockowym, gram na gitarze basowej, ale z przyjemnością po godzinach wracam do muzyki etnicznej, do instrumentów etnicznych, które bardzo mi się podobają, bardzo mi się podoba ich brzmienie. I lubię je za to, że są takie surowe. I nie są robione w większości w fabrykach, ale robione są przez muzyków ludowych, gdzieś tam przy domu, w wiosce, w Afryce, w Azji, gdziekolwiek. I robione są z materiałów, które można łatwo znaleźć w przyrodzie. Całą przygodę z instrumentami etnicznymi, czyli z instrumentami ludowymi z całego świata właściwie, zacząłem od instrumentu takiego. To jest instrument, który pochodzi z Australii. Ten egzemplarz akurat był wykonany w Polsce. Jest zrobiony z łodygi rośliny. To jest pusta w środku łodygi. Tak samo jak różne trawy, zboża, to jest właśnie coś takiego. Ona jest bardzo lekka i bardzo łatwo rezonuje. To ułatwia naukę gry początkującym muzykom. Instrument, który powstał w Australii, robiło się z eukaliptusa. A właściwie instrumentu się nie robiło, tylko go znajdowało. Didgeridoo jest uważane za najstarszy instrument, jeden z najstarszych instrumentów świata. Te instrumenty, tak jak już wcześniej mówiłem, one gdzieś tam leżały. Wystarczyło znaleźć odpowiedni materiał i instrument był gotowy. Robiło się to przeważnie z eukaliptusa, ponieważ eukaliptus to jest chyba najpopularniejsze drzewo w Australii. Wystarczyło znaleźć odpowiednie drzewko, czy odpowiedni konar, który już leżał na ziemi, ostukać go, żeby sprawdzić, czy jest pusty. Jeżeli był pusty, instrument nadawał się do gry. A takie gałęzie były puste dlatego, że wcześniej zostały wygryzione przez termity. Można było dokleić ustnik z pszczelego wosku, tak jak w tym instrumencie, albo po prostu go wyszlifować. Didgeridoo ma różne kształty. Kształty takie, jakiego kształtu było drzewo. To jest jak mniej więcej w połowie tutaj lekko wygięte. No a na instrumencie takim jak ten gra się bardzo prosto. Wystarczy przyłożyć go do ust i parskać tak jak koń. Brzmi mniej więcej tak. Podstawowy dźwięk to jest taki. Tutaj cały czas jest jednostajny dźwięk, nic się nie zmienia, ale można go zmienić na kilka sposobów. Jednym ze sposobów zmiany dźwięku, modulacji, jest operowanie językiem. Język wysuwamy i cofamy. A brzmi to tak. Drugim ze sposobów modulacji dźwięku jest operowanie policzkami. Wtłaczamy powietrze do instrumentu, czyli robimy sobie taką pompkę. Dalej możemy dźwięk zmieniać przeponą, tak jakbyśmy się śmiali. Połączymy sobie te wszystkie sposoby, możemy zagrać coś ładniejszego niż podstawowy dźwięk.
czyli oddech, który, nie wiem jak to wytłumaczyć, cały czas krąży. Nie musimy odrywać instrumentu od ust, żeby nabrać powietrza i możemy grać bardzo długo, nawet do kilku godzin, jeżeli damy radę wytrzymać. Oddech kołowy polega na tym, że nabieramy powietrza nosem, magazynujemy w policzkach, wypychamy to powietrze do instrumentu i w tym samym czasie, w którym to powietrze wypychamy, nabieramy następne powietrze nosem. Miejsce, w którym nabieram powietrze, będę zaznaczał taką górką w dźwięku. Tutaj podobnie jak na didżeridu możemy ten dźwięk zmieniać
językiem, przeponą, a nawet gardłem. Podstawowy dźwięk. Dodajemy do tego język. Przeponę. I gardło. Instrument jest wykorzystywany bardzo często w ścieżkach dźwiękowych do filmów czy bajek. W kreskówkach bardzo często podkładany jest dźwięk drum do podskoków na przykład. To jest jedna drumla, a druga troszkę cichsza. Mikrowersja jako wisiorek. Idziemy teraz troszkę dalej. W drugą stronę. Duduk. Duduk pochodzi z Armenii, czyli takie pogranicze Azji i Europy. Bardzo ciekawy instrument, składający się z dwóch części. Z korpusu, najczęściej wykonywanego z drewna morelowego, i ze stroika. Jest to instrument podwójno-strojkowy, dlatego że stroik składa się z dwóch części. Sam stroik brzmi tak. A w połączeniu z instrumentem, z korpusem, daje takie egzotyczne, ciepłe dźwięki. Bardzo ciężko, ponieważ trzeba mieć duże płuca. No i trzeba mieć wielkie, wypchnięte policzki. Dlatego na początku przygody z dudukiem jest bardzo ciężko. Dobrze, przechodzimy teraz do Afryki. Do Afryki, a z Afryki płynnie przejedziemy do Ameryki Południowej. Zaczniemy może od takiego prostego instrumentu, który nie zawsze stroi, bo nie jest to instrument koncertowy, a raczej taka pamiątka. Kalimba. Kalimba afrykańska składa się z pudła rezonansowego, zrobionego z tykwy. Tutaj mamy deseczkę z wyciętym otworem rezonansowym i takie metalowe języczki, które się szarpie, żeby powstawał dźwięk. Bardzo szybko rozstraja, te blaszki się przesuwają, no i można sobie pograć, zrelaksować się, ale raczej utworu chyba nie da się zagrać czysto. Drugi instrument z Afryki, a właściwie narzędzie, to jest łuk. Łuk, który w Ameryce Południowej, w Brazylii,
Brazylii stał się instrumentem. Łuki są na całym świecie wykorzystywane do polowania. Ale ten, jako narzędzie, przetransportowane było do Brazylii wraz z niewolnikami. Niewolników zaczęto w pewnym momencie wywozić z Afryki, m.in. do Ameryki Południowej. No i niewolnikom nie wolno było robić właściwie nic. Mieli pracować, ewentualnie mogli pośpiewać, potańczyć, ale nie można było bronić się, nie można było posiadać żadnej broni, nie można było żadnej sztuki walki umieć. I niewolnicy wpadli na bardzo dobry pomysł, żeby wymyślić własną sztukę walki, która wygląda jak taniec. I ta sztuka walki nazywa się capoeira. A z łuku, który na początku był zaostrzony z dwóch stron i służył też jako broń, powstał instrument. Składa się właśnie z łuku, z jednej struny, z pudła rezonansowego, zrobionego z tykwy, które zakładamy w ten sposób na strunę. Między kciuki palec wskazujący bierzemy jakiś kamień, monetę, czy coś, czym można strunę dociskać. A w prawej ręce mamy taką pałeczkę i koszyczek z jakimiś nasionami, czyli grzechą. Instrument jest bardzo prosty i bardzo łatwo się na nim gra. W capoeirze instrumenty te grają różne rytmy. Rytmy, które pomagają ćwiczyć sztukę walki. Ja tych wszystkich rytmów nie znam. Nie znam nawet jednego rytmu, bo po prostu nigdy tego nie ćwiczymy. Ale instrument jako taki bardzo mi się spodoba. Na tym instrumencie możemy wyrobić dwa dźwięki. Niski i troszkę wyższy. Spadają tak w ogóle. Możemy sobie zrobić
i delikatny zeszyt. Przekręcamy lekko i obracamy intensywny palcem. No i ten zeszyt spada bardzo długo. Możemy też wypadać do zwykłej nocy. Albo zdrowy, tak jak na kolokowaty. I ładnie wygląda. Kolejny instrument z Ameryki Południowej. To już jest instrument dęty, który nazywa się mosenio. On pochodzi z okolic jeziora Titicaca. Może być tej wielkości, może być większy, mniejszy. To zależy też od wielkości dłoni muzyka, bo nie każdy na tym instrumencie może zagrać. Budowa tak jak w normalnym flecie. Tutaj dmuchamy, mamy ustnik, powietrze jest tutaj kierowane na taką ostrą krawędź, na której się rozbija i powstaje w ten sposób dźwięk. Instrument brzmi dosyć nisko, gra nisko i bardzo delikatnie. Bardzo podobny.
zrobiony z cedru i troszkę inaczej zbudowany. Ten był taki, ten jest taki. Różni się tym, że ten większy ma dwa kanały. Podobnie jak Hulusi z Chin, który miał trzy kanały, tak ten flet cedrowy ma dwa. Te wszystkie elementy, one mają znaczenie symboliczne, ale też pełnią funkcję zmiany dźwięku. Klapki, które są na flecie, zamykają nam te kanaliki, przez które przepływa powietrze i w ten sposób możemy sobie zmieniać troszkę dźwięk. Jeżeli przesuniemy do przodu, dźwięk będzie taki. Będzie taki czysty i klarowy. Jeżeli te klapki troszeczkę odsuniemy i otworzymy kanały, ten dźwięk się nam troszkę zmiękczy i będziemy słyszeli lekki powiew wiatru. No to posłuchajcie, jak brzmi melodia na flecie cedrowym. Thank you.
Taki instrument też można spróbować zrobić w domu, chociaż jest trudniejszy niż zrobienie grzebotki z orzechów, ale polecam popróbować, pokombinować. W końcu nikt z taką umiejętnością się nie rodził, a nabywał je w czasie wypasania owiec na przykład. Także polecam najpierw wypasać owce, a później zabrać się za robienie takich instrumentów. Mam nadzieję, że kogoś z słuchaczy zainteresuje muzyka ludowa, muzyka etniczna, może ktoś zacznie zbierać instrumenty, tak jak ja. Jest to bardzo ciekawe i czasochłonne, i finansochłonne zajęcie, ale polecam. Przejechaliśmy sobie dzisiaj cały świat w bardzo szybkim tempie, ale i tak wróciliśmy do Polany Kultury w Orzeszu. Skąd wszystkich Orzeszan bardzo serdecznie pozdrawiam.